Cześć, dzisiaj pokazuję fajną zabawkę ze stajni Fendera Mustang 1, jak widać. Zacznę na razie od pokazu dźwiękowego, najbardziej takiego, można powiedzieć, lekkiego brzmienia. Niestety nie widać podpisów gałek, bo bym musiał jakoś śmiesznie tą kamerę ustawiać, ale będę mówić najwyżej, co zmienię. To jest na przykład najsłabsze brzmienie, znaczy najsłabsze, jedno z brzmień, które nazywa się 57 Deluxe. Jakby taki zapisany już preset, który tu jest pod tą lampeczką na samej górze. Ups, o. Jest tam wolnięty delay, zaraz powłączamy wszystkie efekty. Oto brzmiało tak. Ten 59 Bassman. ...65 Twin Reverb. Na przykład tutaj jest gałka gain i regulacja na przykład w tym ustawieniu gainu niewiele daje, w sensie niewiele zmienia, bo wiadomo, ma brzmieć jak tamten wzmacniacz z 65 roku. Następny British 60. Maksymalny gain właśnie w tym ustawieniu. British 80. Widać, że już takiego trochę kopa dostaje. American 90. To jest maksymalny gain. Teraz Supersonic. To chyba jest jakiś ich własny trademark, widzę tutaj. Brzmi troszkę jak z pudełka. Może spróbujemy jakoś ujarzmić za pomocą tutaj trebla i basu, czy trebli, jak tam zwał. W poprzednich nie musiałem nic zmieniać, ale tutaj trzeba treble. Teraz na przykład jest na jedynkę. Ale teraz uwaga. Metal 2000. Uwaga, miazga będzie. Także to brzmienie naprawdę rekompensuje wszystkie minusy, powiedzmy, tych ustawień, na przykład Supersonic. Tutaj już mamy maksymalne miażdżenie. Wiadomo, jest jeszcze tutaj kupa efektów, które mam nadzieję, że w miarę jakoś się pokaże. Mniej więcej chciałem tylko pokazać. Dam takie ustawienie lightowe, uwaga. Damy. Te efekty nie są podpisane,
a napisy są gdzieś na jakiejś tabelce, a wzmacniacz w ogóle mam dzięki uprzejmości jednego z uczniów, Aleksa May, który jest wypasionym kolesiem. Mi to pożyczył na chwilę. Więc tutaj jeden z efektów, który brzmi jak jakiś chorus. Uwaga, jadę dalej. Face shifter. Czy flanger. Tutaj brzmi jak tremolo. Czy jakiś rotary speaker. W każdym razie nie będę się wymądrzał, będę po kolei zmieniał. Naturalnie prędkość działania tego, prędkość, szybkość samego efektu możemy zmieniać tym tutaj przyciskiem. Mam nadzieję, że widać mruganie. O. Mogę sobie na przykład zrobić większą odległość. Efekty naprawdę nie są złej jakości, jak na taki wzmacniacz do warunków domowych. No tu jakoś słychać oktawer, tutaj żadna edycja nic nie działa. Jakaś kaczka automatyczna, której też możemy. A teraz chyba przełączona. O matko, to już jest jakiś kosmos w ogóle. No, zwariowane. Nie wiem, jak to tu nazwali, ale pewnie nazwali to jakoś sick. Na przykład na innym przesterze, na przykład... Musiałbym ją włączyć, uwaga. Tu mamy oczywiście jeszcze delay i reverb. Wszystko widać. Ok, uwaga, przestawiam kamerę. O, mamy jeszcze ten delay. Też naturalnie modyfikowany właśnie tym efektem, znaczy tym przyciskiem. Tu akurat nie wiem dokładnie. Tu się zaczynają rewerby w takim razie. Są delaye. Tutaj tak, a teraz mamy tutaj różnego rodzaju.
także muszę przyznać, że ten wzmacniacz naprawdę jest całkiem przyzwoity. Tutaj jeszcze dodam oczywiście, że wyjście jest, czy tam wejście AUX, wyjście na słuchawki, na USB oczywiście, wszystkie te rzeczy można modyfikować przez komputer za pomocą programów, które tutaj dodają, jakiś firmowy plus jeszcze jakiś program do nagrywania. No i jeszcze tutaj wejście na Food Switch. A wszystko całkiem się prezentuje. Także dzięki Aleksie i kurczę, grajcie na tym. Polecam szczególnie ten śmieszny Metal 2000. Ostatnie zerknięcie. Na razie.